Będziemy to Problem jest tak, na tym czerwoni, działać, tak? Tak, dlaczego ci będzie? Mamy mieć podobne mundury jak Chorwaci. Także. Po to. Dobra. Chodźcie, chodźcie medycy. A nie widzisz, no, że czekaj, poczekaj, kiedy coś to podberdę, no, podejdźcie, nie? Dobra, chodźcie. Pikaczy medycy. No. No i taki jest plan, portal coś się pomaluj. Ale coś z tobą mówisz. Teraz wyraźnie. Jaskier by się przydał. Piękną stawkę wezmę. Wspaniale. Was jest za... Wspaniała ta rura. No, możemy tego użyć. Ojejku, ja nie mam hełmu. Ciekawie się świeci ten. Teraz on nie ma hełmu. Jak to nie ma hełmu? Teraz on nie masz hełmu. Mam nadzieję, że z oddali. Tutaj zero do oblak. Robić mi test łączności od 1 do gramu. Z gawuszy. To jest 0 do 1 do stradia. 5-5. Tu dwójka to jest radia. 5-5. Dobra panowie, rozstawcie się ładnie. Tu trójka to jest radia. Okrężno, ładnie. 5-5. Tasman, biorę zachód. Magda to jest radia. 5-5. Co? To nie wychodzi z twojego. Od razu leci. Ktoś ma dodatkowe taśmy do KM-a? Plecako? Nie wpatrzę. Grom, test łączności. Grom, test łączności zdany. Perios nie potwierdza. Houdini nie potwierdza. Tasman też. Tak, coś to mam tylko 600 pocisków. Zero do oblak, test łączności, wykonane poprawnie. Jedynka, przygotować się do pakowania się na BRDM. Również Magda, powoli możecie się pakować. I 19, 20 granatów. Sprawdź, czy nie masz jeszcze takich taśm innego koloru. Trójka, tutaj 0. Jak będziesz zamykał kolumnę, to masz przydzielony pojazd amunicyjny, taki żółty. Wyznacz jedną osobę, żeby... Nie no, mam... 6. Masz jedną osobę, żeby to prowadzić. Nie masz dwóch smugowych jeszcze? Nie. Mam 4. Ja mam 5 normalnych i jedną smugową. Po 100. Jestem. Skoro będziesz prowadzić i kierujemy się na zachód, nie? Jasne. Kwater mistrzowa jest na polanie, będzie taka droga prowadząca z zachodu na południowy zachód. Jak wam pozwoli, to się pakujcie. Chyba kto chętny wyśle. Tak, bardziej na północ droga, widzisz? No, jasne, w polanie. Mhm, tą bardziej na po prawej, po lewej stronie, nie? Zero do dwójki i trójki, jesteście gotowi do marszu? Czy ta cecha, co jest jakby... Gdzie jest wykakała? Kończy się o to, czy chodzi? Jest taka mniejsza, tą. A, tą idziemy? Na WP1, czyli na zachód, południowy zachód. No ale... Dobra, polana to jest przed nami tutaj, nie? Tak, tak, dokładnie tu przed nami. Zostawałem 70. Dokładnie tu. No to dziwne. Okej. Nasza ofensywa jest z południa, mam rozumieć, tak? Tak. Czyli wroga możemy się spodziewać z północnego wschodu zachodu. Jedynka tu 0, jesteś na PC? Kto to jedynka potwierdza? Magla tu 0, jesteś na PC? Magla potwierdza. Grom tu 0, ruszaj na WP2. Dwójka, trójka, tutaj 0, trójka, bierz żółty pojazd i ruszamy, jak tylko BRDM wyjedzie. Dobra, to piker dawaj na kierowcę. Dwójka i trójka, tak? Potwierdzam, dwójka, trójka, jak tylko Grom wyruszy z piechotą, to wyruszamy. Piker, ty nie jedziesz za BRDM, tylko jedziesz za piechotą na samym końcu. Dobra, będziemy iść za nimi. Jak, droga? Dwójka, trójka, wyruszamy drogą, prowadzi dwójka, zero w środku, trójka zamyka z pojazdem. Dobra, teraz prowadzimy drogą. Jednak to za mną, panowie. Dobra, linią, panowie, linia. Ja się przepraszam, kolumna, Chodźcie. Tu dwójka prowadzimy. Starajcie się krzyczeć, jak coś, bo... Jasne. Okej. Okay. Idziemy lewą stroną. Żyją. Lewa strona. Jest lewa strona. Tu dwójka, przejmujemy lewą stronę drogi. No ma trójka, bierze prawą stronę.
Mam ciężarówkę amunicyjną. Dobrze, już dobra. Uwaga, skręcamy w lewo. W sumie taka licha ta zima w tym roku. Lepsza niż w Polsce. Nie wiem, mnie i tak dupa odmarza. No, z reguły to się tam wiesz. Odbijcie na drugiej drodze w prawo. Przy supermarkecie, znaczy. Mm-hmm. Tu gro, mijamy WP1. Przy supermarkecie w prawo. Gro, tu 0-3. Tu dwójka, odbijamy w prawo. Tak, skręć w prawo, skręć w prawo. Tak, w prawo, Tasman. Przyjadę dwójkę. Ale północną tą częścią całkiem? Tak, tak. Jest w prawo, jest zaraz, będzie w lewo. Przyjął. Panie poruczniku. Chciałem tam do końca dojść i później odpisz do góry. Który zdarzyła się taka... Nie, lepiej iść drogą, cały czas się pogubimy. Nasi bracia, koledzy z oddziału, że któremuś stałaby się taka krzywda, żeby nie przeżył. No. Houdini? Tak. Tak. Po co my ciągniemy tu ciężarówkę za sobą? Przeciwnika też możesz podpierać. Ten ma ciepło jeszcze kurde. Grą okay. P2, wyrzucamy piechotę i wracamy. Po co? No nie wiem, to nie ma jeszcze. Tutaj zero zrozumiałem, grą piechota dopiero wychodzi z polany. Jesteśmy na wysokości wysokościowego 2-1-7 na zachód od polany. No skoro ja latam na szpicie, tak ktoś mógł mi rzucić hełm. Nie potrzebujesz hełmu. Po co ci? Masz piękny beret. U mnie też nie ma gościu jednego hełmu, no. No jest ciepło, ale trochę mi zawiewa w uszy i tak. Trzeba było zapuścić włosy. Kupię hełm. Musisz bardziej go naciągnąć. Tylko co ja mam na głowie też... Dwójka, tutaj zero, przejdź do dwurzędu, to jest podwójne kolumny. Antenka może zostać... Dwójka przyjął. Nie jest w głowie. Hełmy bez podszycia są fatalne. Panowie, odbijamy. Prawa, lewa, prawa, lewa. Okej, pierwsza dwójka na prawo, czyste wyświetlenie. Jo. Zgasz. Nie, mnie nic nie widzę. Z przodu mnie tam słychać? Pojazd przed... To zgłoś. To chyba nasz BR. Dobra, gro, masz nas przed sobą. Tutaj zero zgłoszą, do Magli. Czy wysyłałeś jakąś piechotę na wschód, na zachód od drogi? Na naszej wysokości ORP? Tutaj zero, nie potwierdzam. Jedziemy? Chwila. Dwójka do zero, pakujemy, tak? Tutaj zero do dwójki, potwierdzam, pakujcie się. Zero, również pakujemy. Do wozu. Ja do wozu. Tak? Chłopaki, formować clean, poruszamy się w kierunku 3-5-0. Do tych starości. Dini na wozie. Mike na wozie. 0 to dwójka, dwójka w pojeździe. Sorry, nie tutaj. Ja w pojeździe. Czekaj, no czekaj, nie jedź jeszcze. No to kurwa. Nie się? Zróżmy ta no, 7, trójka? Nie, trójka, czekajcie. Dobra, Darka do... nie jesteś? Zruszę, nie mogę znaleźć. Jest miejsce, Darka nie z tyłu. A jest, dobra. I złapmy okrężą do koła Urala. Na pancerzu. Czy to już jest całość? Ła. Zero, zgłoś. Dobra, jedź. Zero, trochę się połączę. Czuję się niekomfortowo jak tą lupę. Mam między nogami. Trójka to dwójka, idźcie wzdłuż drogi. To dwójka. Kontakt azymut 270. Tu jedynka mam kontakt 270. Odległość 50 metrów wyglądają na naszych. Wstrzymaj ogień. Nie strzelałem pierwsi. No nic, tylko sadki podczepy. No zasadeczki chcielibyście zrobić? Czy Zeus jest w pojeździe? Jest, jest. Tak, siedzi za pan. To gdzieś to było, nie? W środku. Stój. Wyrzuć ich.
Dobra, wypada z wozu. Pierwsza dwójka na prawo. Zostaje u was w pojeździe ZUS jak coś. No. Fajnie. Wstrzymajcie, wstrzymajcie. Ja wstrzymuję. Rudek, idź na lewą stronę. Zaraz jesteście z tyłu, tak? Dobra, cofam. Dobra, Gro, możecie wracać po resztę. Dobra. Reszta wzdłuż drogi, naprzód marsz. Przyjął. Cóż, pani Jaskier. Właściwie pani Jaskier czy pani Jaskier? Nasi po lewej w drzewach. Ho! Po lewej? Tak, po lewej. Dobra. Panowie z przodu, dołączyć do jedynki, powtarzam, dołączyć do jedynki na lewej stronie. Przyjął, przeskakuję na lewo. Co oni kombinują? Jedynka, co tam robicie? Chodź tutaj do nas, robimy tu RP. RP? Tak, RP antena, punkt. Dobra panowie, pozwijam go tutaj. Idziemy z chłopakami za jedynką. Na przeciwstoku zawsze. Tasman, polować. Rozpoznanie z popasem. No, tibiali jak iść. Na prawą, dobra, przyjął. Idziemy. Dobra, cała trójka jest załadowana. Uwaga, na razie to. Tam mi migdziło przy przystanku. Czy nie, stop, to jest stacja paliw na 30. W pełności wystarczy. Dobrze, dobrze. Dobra, jedynka, stop. Dwójka, rozstawić się. Jedynka, obstawiajcie północno-zachodnie. Dwójka, drugą stronę. Południowo-wschodni. Houdini, my jesteśmy dwójka. Chyba tak. Nie to radio. Dobre radio. Houdini przejmuje dowodzenie. A, dobra, dobra, to powtórz. Powtarzam, jedynka przejmij pozycję na północnym zachodzie. Dwójka przejmuje pozycję na południowym wschodzie. Dobra panowie z dwójki, ustawić ładnie tutaj mi linię. Przyjął kierunek 120, tak? Tak, 120, 140, tak mniej więcej. Nie, dobra, przeskakuję pod drzewka. Wiesz co, Jaskier? Stało? No, jak rozpoznanie? Coś wiecie? No. Znaczy widzimy tam kontakty wroga w miejscowości, ale to już jest zadanie dla szefów wyborowych. Znaczy widzimy, tam widzisz ten bunkier? Tam jest kontakt jeden na 3-3-0. Czy snajperzy mają ten? Radio? Radio, tak, mają. Maglad, dowódca dwójki, zgłoś. Tu Maglad, zgłaszam. Czy macie wygląd na miasto i na wejście od południowej strony? Tutaj Magda, od południowej strony przy drodze, przy pierwszych zabudowaniach znajduje się mały bunkier obsadzony przez jednego żołnierza oraz w głąb miasta są pojedyncze umocnienia. Czy jesteście w stanie mieć na oku tego w bunkrze i rozglądać się drugą? Potwierdzam. Dobra, to znajdźcie sobie dogodną pozycję na rozstrzelanie tego gościa w bunkrze i uszykujcie mi ładnie tutaj, co się dzieje w mieście. Co tam szeregowy Rowen? No. Nic ciekawego u ciebie? Zimno mi w dupę. Trójka, tu dwójka, zgłoś. Tak, słyszę. Trójka, tu dwójka, zgłoś. Tak, mamy za mały kontakt. Tu trójka, zgłaszam się. Mamy kontakty na 280 piechoty w lesie. To mogą być nasi. To są właśnie nasi. Podinie. No. Uwaga, trójka do dwójka, uważajcie, mogą się tam szwendać nasi snajperzy. Kto strzela? Kto strzela? Nie, to na pewno jest piechota. Wroga. Kto strzelił? 310 masz patrol dwuosobowy wychodzący z miasta. Trójka, co to zastrzał? Nie wiem, ja mam lord.
kornetkę. Nasz wystrzelił. Porto, strzeliłeś teraz? Nie, jeszcze mam włączony bezpiecznik na broń. Dobra, nie było tego. I wszyscy już wiedzą. Dobra, muszę zmienić trochę plan. Jedynka będzie się przeskakiwać pierwszy razem z trójką, my będziemy was z dwójką osłaniać. Spoko. I oboje do A1 lecimy, tak? Tak, i stamtąd się rozdzielicie i ty zabezpieczysz też B1, tak w takim razie. Zamienimy. W sensie ja od razu lecę na B1, tak? Tak, przejmujesz tak jak ja powinienem robić. Czyli przejmujesz A1, zabezpieczasz A1 i przeskakujesz na B1 i zabezpieczasz B1. Spoko. Tu dowódca do trójki, zmiana planów, jedynka przeskakujecie z trójką do miasta. Powtarzam, trójka przeskakuje z jedynką do miasta. Trójka przyjęła, tylko czy leciał mój komunikat, że my mamy kontakty? Nie potwierdzam. Tak, przyjął. No to był komunikat, że my tam właśnie. Dobra, to ja podbiegam do was. No był, że na 280, na 280 przecież mówił. Zabezpieczymy tą drogą, pójdziemy tą wzgórzę tutaj. Macie osłonę na ten, a my będziemy was osłaniać. Mangla, tu dwójka. Kolejny bunkier, 314, jedna osoba w bunkrze. Wiem. Dwa bunkry. Chodzi, ty przyjąłeś, tak? Tak. Dobra, chodź odejść, bo tutaj gada. Dobra, słuchaj, mamy generalnie na azymucie, to był 280 z tej grani, tam wzdłuż drogi, której idzie. Cały oddział piechoty przebiegał w kierunku... Mniej więcej 320-330. Czyli szli do miasta, tak? Tak, na razie dałem generalnie pozwolenie na tworzenie ognia, jeśli będzie sytuacja taka, że mogą nas wykryć. Dobra, robimy tak. Mangla zniszczy bunkier, który znajduje się na pozycji 330. W tej pozycji będziecie z jedynką przeskakiwać skokowo. Zasłaniajcie wzgórze grani, które macie po lewej stronie, nie? My sobie dojdziemy. Grom, zgłoś. Grom. Dobra, czyli... Na mniej więcej 292 znajduje się mały zamaskowany bunkier przed miastem. No ten bunkier, co jest na 330, zdjęcia o niego wam mangla. I ten drogą... Nie będziemy mieli na niego przestrzału, w razie czego bądźcie gotowi go ostrzelać. Piechota się zaaktywizowała. Mangla, macie pozwolenie na strzał do wejścia do miasta. Powtarzam, macie pozwolenie na strzelanie. Przyjąłem. Strzelcy wyborowi dostali pozwolenie na ostrzał. Uwaga. Dobra, jedynka, trójka, szykujcie się do wymarszu. Ja mamy już tutaj przez pola? Mamy wymarsz? Zero do oblek kosza. Hoodie, mamy tędy iść? Musicie przeskakiwać, nie ma innego wyjścia. Spoko, dobra. Tu dwójka, zgłaszam. Tu dwójka, co się dzieje, wprowadźmy. Już ci daj sytuację, ale zalarmowani przeciwnicy w mieście, snajperzy dostają pozwolenie na strzelanie bliskich kontaktów i będziemy przeskakiwać do miasta. Jedynka z trójką, trochę zmieniłem plan. Stachu, uważaj. Przyjąłem, jedynka, trójka, robicie już skoki? Nie mogę cię, nie słyszę cię teraz, zaczekaj chwilę, dobra? Dobra. Stachu, z Badziem, szykujcie się na skoki. Dobra, spoko. Macie minutę, dwie. Spoko. Dobra, ja będę mówił. Czerwoni mają 2 minuty. Tutaj te 50 metrów. Będziemy razem biec w linii. No, czy on tutaj podprowadzić trójkę całą? Tak. Przyjąłem. Dwójkę w takim razie osłaniasz. Jedynka, trójka będziesz na pozycji w sektorze pierwszym. To dajcie znać. ZUS, wszystko zostało przekazane. Wiedzą, nie musisz się przejmować. Przyjąłem, dzięki. Panowie, Magla tu 0, przemieść się tak, żebyś mógł kalinować kontakty, które są w bunkrach na 290. Przyjąłem. Houdini tu tak. Jedynkę. Medycy, ustawcie się gdzieś za nimi. Dobra, trzeba wujka ZUS-a znaleźć. Zaraz tu przyjdzie. Dużo odległości między sobą, dużo odległości. Będziemy na ostatnim terenie. Rozciągnijcie się tu w linię. Rozciągnę się tutaj. Za nimi w linię. Rozciągnę się. Jak jesteś gotowy, możecie poskakiwać z trójką. Dwójka tu zero, kostka. Tu jedynka, ruszamy. Do osłon. Dwójka do zero. 3-0. Zero do dwójka. Jedynka macie ruszyła. Przyjąłem, słyszę już. Orientujesz, co się dzieje. Zero, tutaj Magla, na drodze wychodzącej na zachód od miasta, jakieś 600 metrów od naszej pozycji, chodzi patrol, około 5 kontaktów. Magla, tutaj zero przyjąłem, Grom stara się ich zlokalizować i wyeliminować. Jeżeli potrzeba, Magla to naprawiać Grom.
Dobra, trójka do mnie. Ja pierdolę. Widzimy ich, ale schodzą z naszej perspektywy są między budynkami, nie widać. Zero, zrozumiałem, przy czym tak już nas zauważył raczej, także jedynka, trójka się tam ruszać żwawo, dwójka osłaniać razem z resztą. No wiem, wiem, bo snajperzy mi już przekazali to na radio, na razie to mają dużo. Dobra, trójka, uważajcie, przed nami jest bunkier, który został oczyszczony, prawdopodobnie, nie wiadomo jak to dokładnie wygląda. I poruszamy się skokowo na kierunku 330, tak żeby osiągnąć miasto. Ruszamy. Kim? W linii. Trójka to zero, ruszcie się, ruszcie. Tlany wtajemniczonych przeładujcie broń. Jedynka wstrzymajcie, dowódco. Jedynka właśnie ruszyła do przodu, czekają za trójką, która do nich doskoczy. To zero, zrozumiałem. Troszeczkę to przypomina bitwę o Lenino. Bardziej jak Stalingrad. Houdini, w sensie rozumiem, że wszystkie drużyny są przed nami w tej chwili, tak? Tak. Okej. Okay. No, my jesteśmy to ubezpieczeni. Dwójka to zero, jesteś dokładnie na RP? Tu dwójka, jesteśmy na OPR Anna. Widzę, dwójka przejmie się wraz z medykami z zero na 320 swojej pozycji, wyjść na drogę. No, dwójka przyjąłem. Dwójka, zbieramy się na drogę razem z zero. Tasman, ruszamy. Takie od Uzusa do samego. Zero tutaj Magla, zgłoś. Darkem? No dawaj. To... Za miastem jakieś 200 metrów, okay. Co najmniej 8 wrogich piechociarzy przemieściło się na prawą stronę do lasu. Tutaj zero, podaj mi ich pozycję względem któregoś z punktów w mieście. Nowa trójka, trzymamy. Możecie kontrolować skokowo. Zły komunikat. Dwójka właśnie jest z dowódcą. Trójka tutaj, zero, współpracujecie z jedynką. Jedynka już biegnie. A, przepraszam, przepraszam, dobra, jedynka. Zły, gdzie jesteś? Chodni. Jedynka, widzimy kontakty 280 w lesie, że tutaj na drodze nawet spokojny patrol. Połóżcie, jakąś linię formujcie, po prostu patrzcie w stronę miasta. Okay. Coś się nie rusza, nie? Dobra, nie są medycy? Z tyłu siedzą. Dobra, przyjmę. Tutaj jesteśmy. Tak, no. Jedynka się rozstawia po prostu w tamtym miejscu i tam coś siedzieliśmy wszyscy. No dobra, rozumiem, spoko. Tylko jak już oni biegną, to już powinniście ich dawno osłaniać, nie? Dobra. Także mówię, złapać pozycję, flanki, to też ma być pokryte. Widzę 290, dwójka, linia ustawić, osłona. To ja. A, też widzę. Azymut 3-0. Do odsłon. Ten patrol, co tam chodził po górze. Tak rozstał się tak, że się oglądał cały raz. Myślę, że lepiej nie będzie. Dobra. Ja ci wezmę lewą flankę. Okay. Gram tutaj 0 na 310 z waszej pozycji. Jest duża szopa, świeci się pod nią lampa. Macie tam wrogą piechotę, odpalcie ich. Posłyszę strzał, troszkę wyżej. Dostał. Teraz na lewo. Pod szopą jest czerwony taki budynek, taki piętrowy. To no na lewo od tego budynku wroga piechota przy sosnie. Że też jest bunkier i biegają tam. Gram tutaj Zarek, bo zabrakło amunicji, za wycofajcie po ciężarówkę amunicyjną, się tam przezbrojcie. Teraz już skąd dym zasłania, ale przykrycie się kręci. Zero tu dwójka, na 320 jest bunkier z piechotą, ilość 4. Czułem, jeżeli możecie, to zaangażujcie ich z PK. Rutek? Na 320. Tutaj Magla, na zboczu górki 270 znajduje się zamaskowany duży bunkier. Czekaj, muszę go bardziej zobaczyć. Magla, odległość, gdzie?
strzelaj tam trochę. Ja ci będę mówić. Jakieś 500-600 metrów między drzewami. 270. Trochę wyżej do bunku. To muszę trochę wyżej wejść. Jeszcze jeden wyleciał na czerwonym. Czerwony budynek. Pięć kontaktów na 310. Panowie, na białym czerwony. Tam, dobra. Jedź do przodu. Koło tego bunkra. Ten bunker jest tam, gdzie teraz dym jest, no? Tak, dokładnie, wyżej, wyżej. Jeszcze. Jeszcze. Tutaj 0 do oblek. Przeciwnicy są mniej więcej pomiędzy sektorem A3 a B2. Przeciwnik zbiega z góry. Tutaj 0, uwaga, przeciwnik wchodzi do sektoru B1 od północnego zachodu. Zalutek trzymaj, kontakt trzymaj. Wstrzymuję. Dwójka, dwójka, wraz z zero przemieszczamy się wzdłuż drogi, dołączamy do naszych. Dobra panowie, dołączamy do naszych wzdłuż drogi, powtarzam, dołączamy do naszych wzdłuż drogi. Powtórz! Dołączamy do drogi, idziemy wzdłuż drogi. Powtarzam. Przyjął, do drogi. Magla, magla tutaj zero. Przemieścisz się na taką pozycję, żebyście byli w stanie naszych osłonić. Dobra, podwójna linia. Jeżeli potrzeba, to wejdźcie do miasta, jeżeli nie, to bardziej od zachodu możecie próbować krążyć i eliminować przeciwników. Tu magla przyjąłem. Dwójka, jak tylko do pierwszych zabudowań podejdziesz, to atakuj na B1. Dwójka przyjąłem. Szopy po lewej mogą być odejść. Panowie, północna strona drogi jest nasza, powtarzam, północna strona drogi jest nasza do zabezpieczenia. No to trzeba się schować, bo ktoś strzela. Tasman na lewą stronę. Dobra, na razie, nie otaczam. Dobra chłopaki, dawajcie do czerwonych. Jedynkę. Za tobą Mike jest. Te medycy są tutaj. Tasman. Potrzebujecie pomocy, to do nich. W razie utrzymać tutaj pozycję, dwójka się przebije na biegu. Dobra, chłopaki, otrzymujemy. To przesuwamy się do przodu. Tak, to weź mi daj tego sprinta, Kitty. Dobra, Darkan, Jaskier, udzielcie pomocy medycznej chłopakom z jedynki. Za BRDM-a? Trójka, tu zero, jaki jest twój status? Dobiliśmy, dociągnęliśmy w lewą stronę do szopy, zaraz ci podam, spróbuję podać koordynaty. Do budynku! Dobra, zabezpieczamy się sama. Trójka, tu zero, jesteście już w C1, potwierdź? 00, tu trójka, jesteśmy w prawym dolnym rogu strefy C1, w tej szopie. Zero, powtarzam, piechota na zero. Utrzymujcie pozycję, tak żebyście mieli dobrą pozycję ostrzału na wieś. Trójka się przebija na B1. Dobra, stój. Lepsze. Grom, tutaj zero, udział wsparcia dwójce, to jest ta ekipa, która właśnie na B1 wchodzi. Ja postaram się. Dobra, zabezpieczam cię, przeciągnij mnie. Dobra, dym, nic nie widzę. No, nie mogę go podnieść. Cofam się. Osłaniam. Dobra, cofnij, tak dym jest, nic nie widać. Ja. Zero, tu dwójko, mamy rannego jednego. Przyjąłem, bierz go na plecy, daj go do A1. Dosłownie punkt A1, tam są medycy. Jakieś 100 metrów, 340, będę walił z granatnika. Tak, dawaj tego. Jedź do przodu. Dobra, powoli, chodźcie ze mnie. Powoli. Dobra, zostać na razie tutaj. Dobra, tam prawo. Chodź tu bardziej poziomnego. Dwójka, jaki jest status tej strefy B1? Daliście radę ją zająć? Mamy tu dwójka właśnie, zabezpieczamy B1, mieliśmy kontakty na północnej stronie. W takim razie jedynka, rusza i zabezpieczyć sektor A2, sektor A2. I tu dwójka, zero to dwójka, nie możemy przyciągnąć rannego. Powtarzam, nie mogę przyciągnąć rannego. Przyjąłem to, zabezpiecz dalej do końca B1 i ustaw się na jego zachodniej stronie. Dobra, zabezpieczamy B1. Ostrzał z północy, dalej za głowinisko. Tutaj magla, przemieszczamy się do miasta. Przyjąłem, od której strony wchodzicie? To są nasi obok, wiecie o tym. Od strony południowej.
przyjąłem, osiągnijcie skrzyżowanie pomiędzy B1 a A1, wschodnie skrzyżowanie. Wy czerwony, żeby nie strzelić. Ten nasz leży, mi się zdaje. Tak, po prawej są nasi, jak coś. Kurwa. Dwójka, dwójka, atakuj A2, atakuj A2. Wróć, korekta. Dwójka, utrzymaj pozycję, jedynka, atakuj A2. Tu 0, tu 2, mam dwóch rannych w budynku kolejnych. Powtarzam, mam dwóch rannych kolejnych w budynku. Czy? Utrzymuj B1. No sprawdźcie tutaj tego kolegę. Kurwa. Uważajcie, bo z północy walili, ZUS, nie wychylaj się. Tam czy? Trafienie w głowę. Zjętych na polu, jest mogą być jeszcze kurczaki. Co z tego będzie? Nie. Czy? Ale z czapki mnie wyrwało. Wyniwidzisz gdzieś tam, człowieku. Kurwa, no sam tylko powiedzmy... Magla, staraj się osłonić północny sektor. Co jest chodzi? Mam dwóch tu rannych, ciężko. Dobra, przyjąłem. Przechodzę. Uwaga. Uważaj, bo z tego kierunku było strzał. No tutaj jest. Dobra, medycy, chodź tutaj. Rowen, co ty robisz, kurwa? Tak? Strachu. Co jest? Możecie podebrać. O, strzał. Zachód. Przyjął. Jedynka, jedynka, tutaj 0, atakuj A2. Tu jedynka, potrzebujemy 2 minut, żeby się ogarnąć, bo mamy 3 rannych. Przyjąłem, medycy chodzi tutaj w okolicy. Przychodzę, uwaga, przebiegam. Dobra, Kitty Hawk, weź ich zanieś do tego cegla. Rowen, chodź tutaj, Kitty Hawk się nimi zajmie, Rowen. Rowen, kurde, chodź tutaj. Trójka, jaki jest twój status? Rozstaw się tutaj i patrz w zachód. Chłopaki, uważacie, jest 3-2-0, dostajcie ostrzał, schowajcie się, schowajcie. Dobra, ja. Kitty Hawk, załóż z tym stazy. Kurna, brak tętna. Fuck my life, co tu się dzieje? Medyk, medyk. Hudi. Tam kości się wychylić. Dwóch kolegów. Tak, wszyscy oberwali. Tu w środku w budynku. Dobra, będę osłaniał okna. Ja też zabezpieczę okno. Ilu rannych? Tu jest dwóch. Dwóch, dawaj. Dobra, wchodzę. Czy nie zabił ten stop? Chłopcy, jedynka, potrzebujemy wsparcia medycznego. Jesteśmy w cyklanym budynku. Darkan, mamy Darkan, trzech czerwonych. Trzy. Mamy jednego czarnego, albo czerwonego. I nie wierzyć, gdzie Rutek? Tutaj, Rutek nie żyje. Nie ma sensu. Dobra, tutaj wszyscy coś żyją? Jaskier? Tyberiec, zabierz jego broń. Rutek nie żyje. Tutaj Garcia, prawda, Majka. Tiberia bez... Zasprawdzę. Chodinie, zabezpieczaj sprzęt krytyczny, wyrzutnie, AR-ki. Weź AR-kę. Co trzeba, to bierzcie. Tiberias, weź AR-kę. Nie, też nie żyje. Dobra, chodź, Jaskier za mną. Może? Jaskier, dobra. Jeżeli jest mi tak ciężko, to mamy 2 średnio rannych, także go zostaw. W takim razie. Jeżeli jest chujowo z nim. Jaskier, słyszysz? Słyszę, już. Tyle, co mu kątowo bandażowałem. Dobra, trójka, trójka, status podaj. Chodź. Chodź, ranni? Chodź, Jaskier. Rowen, chodź tutaj. Chodź tutaj. Czy mnie słyszysz dobrze, czy nie? Tutaj. Tutaj. Kurde, dobra, rozłóż się tutaj. Tu trójka zgłasza się. Jesteśmy w lewym dolnym rogu C1. Mamy wrogie oddziały od południa bezpośrednio. Oraz kontakty z kierunku C2-B2. Widzimy przynajmniej 2 bunkry. Odbiór. Przyjąłem. Grom, Magla, przemieście się na pozycję C1 do oddziału trzeciego, wesprzyjcie ich. Robin, powtórz, co mówiłeś. Przyjąłem. Trójka, utrzymać pozycję. Dawaj, przemieszczamy się. Przyjąłem. Jak to widzisz, to eliminuj. Jedynka, ile masz ludzi? Przyjąłem. Dobra. Zabrałeś mu? Jedynka, to zływa, ile by zostało? Tak. Uzupełniam granaty. Trzech mobilnych, trzech niemobilnych. No, tak? mamy trzech zielonych i trzech czerwonych. A gdzie jest trzeci czerwony?
Dobra. Czarny jest, nie jest czerwony. Dobra, przyjąłem, mam HRK 400. Na razie zabezpieczajmy 340. Tak. Dobra, dwóch tych, przyjął. Czyli z dwóch na razie operacyjnych, sanitariusz na razie zostaje ze mną. Przejąc sprzęt krytyczny. Dobra. Do kół. Tak? Masz kontakt z patriotikiem? 93, puls 100. Masz kontakt z patriotikiem? Nie, no właśnie mi nie zniknął. Przyjąłem. Magia, ma odległość? Dobra, to nie są nasi strzelaj. To nie są nasi, no pierdolę. Granatników napierdalajcie, z czego to macie. Tak, to miał. Tak. Bardziej się przyjdzie. Wszystko spróbuję znaleźć. Jak Waniok jest gotowy? Zaraz, głoś. Czy został u ciebie mój wyborowy? Tutaj zaraz zgłaszam, autodukę potwierdzam. Prześlij go tu na drugą stronę, do następnego budynku. Przyjąłem, przełuszczam go do szopy w WC1. Przedmij się do tej szopy na 210. Tam jest Patriotik, czeka na ciebie. Okej. Magla tutaj 0, wysłałem Duka do tej szopy w C1. Przyjąłem. Przyjął. Stachu, jak tutaj RKM kryje, no to Stachu kryjesz prawą stronę, tutaj. Dwójka, podaj mi status. Tu dwójka, jeden niemobilny, jeden zielony i trzech martwych. Jeden niemobilny, jeden jaki? Jeden jest zielony, ja jestem niemobilny i trzech mam. Dwóch jest martwych, jeden jest strasznie ciężko ranny. Kto jest już ranny? Tu mam Lika, ale właśnie go reanimuję. Próbuję. Czekaj. Dobra, na razie nie mogę się nim zająć. Także utrzymaj się tutaj pozycję. Za chwilę przyjdź na ten ruszak, będzie wolno. Dlatego tu robię MRK i patrzę na bandaże, żeby miał. 260 mamy są bunkry. Dobra, Jaskier, jesteś tu potrzebny? No w tym momencie nie. No to chodź. A Patriotik powinien gdzieś tam być. A teraz się może zająć Mike'em. Zabezpieczyłem go wszystkie bandaże, robię MRK. O, wspaniale. Co to za dywersja była? Może spróbuję mu przetoczyć sól. No ja to będę wyciarkał cały czas. Dobrze, ale... Dobra, Houdini, Tiberius, zostawcie Majka, Jaskra się nim zajmie. Houdini, Tiberius za mną. Przejdź się sprzęt krytyczny od Majka i tak dalej? Mhm. Dobra, to ze mną. Dobra, chodź. Dobra, Stachu. Tu jest Houdini z Tiberiasa. Tak. Houdini przejmuje dowodzenie tą twoją ekipką. Ty jesteś starszym u niego w tym momencie, idzie cię zabezpieczyć A2 i A3. Czy jesteś w miarę możliwości operatywnej? Ja tylko mam rękę trochę nie tego, ale dawaj, jest okay. Kurwa. Dobra, no to lećcie. Dobra. Houdini dowodzisz, możesz po sobą ekipę tutaj od Stacha, co widzisz. Dobra, kogo mam tutaj, Stachu, u ciebie? No to jeden. Mam dwie ARki. Kolejna jednostka krwi. Darka, potrzebny ci jest Kitty Hawk? Tak, trochę. Przyda się tutaj. Czyli tak, dobra. Dobra, ma dwie ARki. No to mamy... Tak, dobra, dwie ARki, Waniak, ja. Dobra, gdzie to są te pozycje? My jesteśmy tu, musimy przejść na północny zachód, widzę, dobra. Tiberiasa, zabezpieczasz nam wejście na północny zachód. To tylko jak tam u was status, dołączyła do was Magla i Grom? Które zbudowanie chcecie iść? Potwierdzam, jest z nami Patriotek i Duku. 3-1-0. Przyjąłem, Grom zgłoś. Mhm. Dobra. Dobra. Podaj swoją pozycję. Robin, ty jesteś z Ustacha, tak? Przy skrzyżowaniu, przy punkcie B2. Mam do was dołączyć, jak tam dojdziecie? Nie. Przyjąłem. Utrzymaj tam pozycję. Dobra, panowie. Trójka, tutaj 0, przemieś się na skrzyżowanie. Przepraszam, będzie B2, a C2, właściwie sektor C2 czerwony, zabezpiecz. Jak tam dojdziemy, tam te beriasto się zamienia. To trójka, proszę cię, powtórz. Trójka to 0, przemieś się na C2, zabezpiecz C2. Jest to troszeczkę ciężkie, bo mamy przed sobą bunkier i jakieś wrogie oddział piechoty tam się przemieszcza. Jest otwarte pole, są strzelani w nas.
Okej, w takim razie wstrzymajcie chwilę. Dwójka z jedynką zabezpieczy A3, dopiero będziecie ruszać. Grom, wycofaj się na pozycję C1. Niech cię trójka nakieruje na ten bunkier i piechotę wroga. Ją zlikwiduj. Dobra, jak tylko Tyberias dojdzie, to zostaje on i przejdziemy dalej. Spoko. Ej, w ogóle dobrze mi słychać? Tak, na miejscu. Dobra, zamień się z Rowenem. Tyberias, zamień się z Rowenem i zabezpieczaj. Przyjął. Dobra, Stachu, przechodzimy dalej. Dobra. Przyjmuję twoją pozycję, Rowen. Waniok, Rowen, jedziemy dalej. Przyjął. Stachu, skakaj. Tylko zabezpieczymy to podejść, nie? Przyjął. Dobra, uwaga na okna. No, przyjmij prawą, Waniuk. Przyjął. Rowen, zabezpiecz 2-2-0. Lewy czysto. Rowen 2-2-0. Tyberias na miejscu. Grabia, przyjmij komunikat. Dobra. Stachu, wchodzimy przez zabudowanie. Dobra, uwaga. Otwieram drzwi. Patrzę. Ja mogę tu zaraz głoś. Czysto. Wychylam. Wychodzę na prawo. Ty być. Dobra, czysto. Dobra, zabezpieczajmy. Czy coś tu się nie rusza? No. Trójka, czy macie kontakt wzrokowy z gromem? Poczekaj chwilę. Czekaj tam. Tiberias. Wejdź tak. Do budynku i zabezpiecz wejście. Dobra, tu trójka. Widzę właśnie naszego Berdema, który tam rozwalił nam ten bunkier. Zabezpieczamy do końca strefę C1 i ruszamy na strefę C2. Przyjął. Przyjął, trójkę wychować. Zabezpieczaj nam 3-4-0. Grom, zgłoś dla 0. Przyjął. Tak, zabezpieczony. Tak, dwie strony są zabezpieczone. Dobra, chodźcie. Waniek, bierz lewo, wezmę prawo. Przyjął. Dobra, wychylam dobra, się. Dobra, poczekaj chwilę. 0 to dwójka, 0 to dwójka, jesteśmy na pozycji A2. Powtarzam, jesteśmy na pozycji A2 w środkowych budynkach. Powtarzam, w środkowych budynkach A2. Jak zabezpieczysz A2, dwójka, to zabezpieczaj A3 jak najszybciej. Przyjąłem. Dobra, wchodzimy do zabudowania. Z której strony? Tam z prawej? Od Rowena. Dobra, dawaj, idź Rowena. Trójka, to nasz Grom się rusza, czy co on tam robi? To trójka, Grom stoi. Ja to otworzę. Tiberias, i bez ruchu. Nie możesz. Tutaj Magla, Grom obecnie strzela. Tak. Przyjąłem. Jeżeli będziecie mieć jakiś kontakt radiowy, to meldować. Chodzimy na drugą stronę. Magla tutaj, zero, osłaniaj cały czas zespół trzeci. Tyberias, poczekaj tu razem z przyjąłem, obecnie zajmujemy się eliminowaniem kontaktów na zachodniej górce od miejscowości. Przyjąłem. Tak, będziemy przechodzić w drugą stronę. Uwaga, okolice B5, C4, bunkier przeciwnika obsadzony, otwiera ogień. Tyberias, przechodzimy na drugą stronę budynku. Uważaj, nie? Kłonisz plecy. Przyjął. Dobra, Stachu prowadź. Rowen, o zabezpieczaj. Jak przejdziemy, zamiana. Rowen przejdź do przodu. Do tego? Nie. Tak. Dobra, Rowen zabezpieczaj nam drogę. A ty plecy, Tiberias. Przyjął. Czekajcie. Dobra, weź mi to. 0-0 to trójka, osiągnęliśmy C2 i rozpoczynamy zabezpieczenie strefy. Przyjąłem, wykonać. Trójka, jak tam u was status? Wchodzę. Czysto. Dwójka, tu zero, jak tam wam idzie? Tu dwójka, właśnie zabezpieczamy teraz właśnie A3, drugi budynek na północnym zachodzie. Powtarzam, północnym zachodzie A3. Jak sprawdzisz A3, przemieść się na B2, to będzie za ciebie czekała reszta ekipy medyków ze mną. Dobra, Stachu, no, przechodzimy na południe, chodź Stachu. Przyjął, idę. Podoba mi się to za dużo tego lasu.
Tiberias, Waniok. 00 tu trójka. Na drodze pomiędzy strefą C3 a B4 jedzie jakiś wrogi technikal. Nie wiem, nie znam co to jest, jeszcze nie zidentyfikowałem. Przed tą stroną budynku. Osłaniajcie. Tu grom, przejmujemy go. Tamtego budynku przejmujemy. Tak, do końca budynku idźcie. Na 180. Jest. Dobra, czekaj, Stachu. Stachowi budź się rozwiąza. Teraz? Nie ma czasu. Chłopaki czekają do nas na B2. To co robimy? Poczekaj. Długo mu to zajmie? Nie, chyba nie. To jest nasz BRD na... Dobra, będziemy... Nie, do, tak, do tego czerwonego budynku przechodzimy. Zostawimy na razie Stacha. Idź. Dosyć daleko. Dobra, wchodzimy, zabezpieczamy. Tiberias, dołącz do nas. Tiberias, dołącz do nas. 00 to trójka. Znaczy, że zabezpieczyliśmy strefę T2. Czuję, utrzymuj się zachodnią 602. Dobra, wchodź, Waniuk. Powoli. Przyjmuj prawo. Przyjmuj prawo. Ty patrz na lewo. Wchodź do góry. To grom. Próba łączności. Czysto. No, grom, słyszę się. Dobra, czysto. Jesteśmy w punkcie. Jesteśmy przy punkcie B3, zniszczyliśmy wrogi pojazd. Czy ja muszę wrócić tak do przodu, stracimy, to kufrę będzie. Na 2-0. Przyjąłem. Przyjął. Ciężarówki amunicyjnej? Nie potwierdzam, wycofajcie się i pozbrójcie na własną rękę, nie mamy ludzi. Przyjąłem. A gdzie jest ciężarówka? Ciężarówka znajduje się przed Rodem na wysokości RP Anna. Widziałeś się? Ja. Dobra, Rowen, ty przejmij tam 20. Bo się pojebałem. Rowen? 220 są nasi. Tutaj Magda, przemieściliśmy się do C2. Przyjąłem. Stachu jesteś? 00 tu trójka, mamy kontakty na północ od A5, A4 strefy. Na zboczu wzgórza. Przyjąłem, jesteś stannik wyeliminować? Powtórz komunikat? Trójka, czy jesteś stannik wyeliminować? Nawiązujemy kontakt, tak odpowiem. Przyjąłem, Magla stara się zdjąć wspomniane kontakty. Przyjąłem. Dwójka, utrzymajcie w takim razie jeszcze pozycję w A3, starajcie się odeprzeć przeciwnika w A4. Dwójka przyjąłem, właśnie widzimy, rozśliwujemy całą stronę zachodnią. Przyjąłem, to działajcie tam. Jestem. Dobra, Stachu, przejmij tu pozycję i rozstrzeliwuj wszystko, co się zbliża na zachodzie. Trójka, to zero, macie jakichś rannych? Jedna osoba straciła dużo krwi, ale jest opatrzona i przytomna. Oprócz naszych, nie? Oprócz naszych. No... Jak poznam, to nasi, to nie strzelę. Dobra. Mieniam. Proven ma pozwolenie strzelać. Grom przezbrojony, wracamy do akcji. Na wyżynę, na 20. Przyjąłem, przemieści się do A3, do dwójki i ostrzelajcie przeciwnika na północ od A4, A5. Roven, zmień pozycję. Czuję, że tam będzie raz, nie będzie nic przed tym nas widać. Kałak mi się zepsuł. Przyjąłem, to w takim razie gdzieś mieszczę na tej pozycji, najlepiej przy okolicach B3, B2. Zmień pozycję na 2-7-0. Tak, dwójka 0 z resztą jedynki będzie się przemieszczać do B3. Trójka, czy jesteś w stanie już przechodzić powoli do C3? Rowen. Trójka, zasadniczo jesteśmy już w C3. Przyjąłem, to w takim razie utrzymaj się C3, my przejdziemy do B3.
Magla, jeżeli potrzeba, to naprowadź grą tak, żeby nie miał przeciwnika. Tutaj Magla, obecnie nie widzimy żadnego kontaktu. Rowen? Rowen? No? Źle zrozumiałeś komunikat. Miałeś tam zostać i zabezpieczyć 280. Nie podejść na UWA 80. A panowie, Oblak, Oblak, tutaj 0, najwyższy budynek w B6, B6 przeciwnik. Prawdopodobnie kontratak piechoty. Stachu, żyjesz? Kurwa, Stachu oberwał. Stachu, żyjesz? Tu dwójka, właśnie stracił przytomność Stachu, powtarzam, przytomność stracił Stachu. Przyjąłem, przyjąłem. Jeżeli macie możliwość, tego na razie zabandażujcie, za chwilę do was podejdziemy z medykiem. Dwójka, przyjąłem. Tiberias, na razie zostajesz z Sikiem. Tak. Przyjął. Cały czas ten sam kierunek przyjdzie, tak? Tak. Jakaś informacja, gdzie są pozostałe drużyny nasze? Już ci mówię, nasi chłopacy są na północ, południowy zachodzie, przy drodze już na C2, B3, tak mniej więcej już są. C2, B3, przyjął. Tak mniej więcej tam gdzieś są. Na razie wstrzymujemy, tu zabezpieczamy. Przyjął. Faniok, chodź ze mną. Stań tu i zabezpieczaj mi, jak będę reanimował Stacha. Przyjął. Dobra, ciągnę go za sobą. Na 250 są nasi? Tak, potwierdzam. Przyjął. Dwójka, jak tam wasz status? Tu dwójka, jesteśmy na A3 na południowej stronie. Mam Stacha nieprzytomnego, trzech mam zielonych. Przyjąłem. Łatacie go tam? Właśnie jest połatany i próbuję go reanimować. Przyjąłem Bergen z medykami. Dokąd, porówniku? Do 3. Dobra. Swój, swój. Tu jestem, tu jestem. Jak to, Jasker przyszedł? Mogę. Jasker, dokąd działacie tutaj? A, Zosia informacyjnie... Zero, tu Magla, dokąd budynki zostały zajęte? Magla tutaj 0, obecnie trójka atakuje na C4, dwóch chłopaków z jedynki obstawia B3, reszta z dwójki obstawia A3, za chwilę będzie ruszać na A4. Dodatkowo grob znajduje się gdzieś pomiędzy B4 i C3. Tutaj Magla, informujemy, że znajdujemy się w punkcie A4, został on już przez nas sprawdzony.
Słucham. Wbijam, to otrzymuj się pozycję W4. Mogę jednego medyka? Potrzebuję coś na rękę. Ja się tobą zajmę. A to RKO. Dobra. Dobra, to ja tutaj. 00 to trójka, zabezpieczyliśmy T4. Przyjąłem w takim razie trójkę, przeskocz na drugą stronę drogi i przekroż B5 i B4, B4, B3 powinni się te dwie osoby znajdować. Wróć. Korekta, cofnij się do C3, przejdź przez B3 i następnie przez B3, B4, B5 zrób. Po drodze zgranie dwóch chłopaków z jedynki, to jest Pirania i Kitty Hawk. Jestem już cały. Darkan? Tylko zrozumiesz? Czy jestem cały, czy jak? Tak, zrozumiałem. No, założyłem ci szynę, póki co wystarczy. Jakbyś miał jakieś problemy, no to... Nie wiem, czasami... czasami bandaż nie wytrzymuje, ale spoko. Znaczy, ja zaszyłem też. No. Houdini, jak się ogarniecie, to ruszacie na A5 i na A6. A4 już jest sprawdzone przez Magle. Nie. Powtarzam, że jesteśmy drużyną wsparcia, wszyscy mamy tutaj. Dobrze, ja powtarzam swój rozkaz. Masz przejść przez A4 do A5 i zająć A6. Tak jest, przyjąłem. Wykonuję. Jak się Stachu tam ogarnie, to będzie lecieć. Jak będzie możliwość, to wam tych dwóch chłopków podeślę. Tak jest, przyjąłem. To dostanę moje winę, którą rękę podałeś mu? Tiberias informacyjnie, jak tylko Stachu wstanie, przenosimy się do A4, jest zabezpieczone i zabezpieczamy A5, O6. Przyjął. Nie, widzę, jakiś gościu z taśmami leży, czy jest szansa na podebranie? Tak, idź, ja cię zmienię. Dobra, przyjął. No, Tiberias właśnie, przyjąka z taśmą. Tak. Jeszcze budzikową, jeszcze troszeczkę. 69. Oblek tutaj 0, pod przeciwnika przyjmować amunicję, granaty, wyrzutnie C7. Nie krwawi. Nie oponuje. Demokratycznie jest przegłosowany. No tak. A jak z konsumpcją płynów? Dam mu krew. Możesz mu jeszcze lewatywę zrobić z soli. No lewatywę to on będzie musiał doustnie zaaplikować sobie. Trójka tu 0, udało ci się zgarnąć Piranie i Kitty Hawka? Obawiam się, że widziałem już gdzieś chyba. 00 to trójka, przyjąłem te dwie zguby z jedynki i pchamy na B4, a następne na B5. Super, dobra robota, na B5 mi zamelduj, powiem ci co dalej. Przyjąłem. Kontakt widzę, biegam. Dobra, Houdini? Tak. Zbierz czas od chłopaków i mi podaj. Dobra, daj mi sas. Na spokojnie, nie ruszę się gwałtownie. Tiberias, daj mi sas. Co ci mam dać? Sas. Chcesz, krótko mówiąc, ludzkimi słowami, sama amunicji. Dobra, 400 pocisków. Mama, medykamenty masz, tak? Jakieś? Podstawowe bandaże, cały zestaw, jedna morfina. Czyli 4 magazynki masz, dobra. Pożartowaliśmy z tą lewatą. Co? Rowen, sas. Kontakty tam były. Ma na myśli amunicja, stan bandaży twój. Amunicja żółto mam, a taśmy i wszystko okej. Okay. Dobra. Powiemy ci tak, od nas... No, tak, on, jak nic nie robisz, to słoni. Waniok, sas. Mam tam iż sam. Nie, masz osłonić plecy, masz skierować, słucham. Masz skierować karabin na tył i patrzeć, czy nic tam nie biega. Nic tam nie biega. Nie zajebiście. Co mam ci podać? Ilość amunicji i bandaży twoje. No Stachu odpłynął. Halo, halo. A, ale to zaraz wróci do siebie. Na chwilę tylko odszedł. Cztery magazynki do karabinu. 12 bandaży. Dobra. Oraz dwie... A i to tyle. Dobra. Zus. Nie mam 3 magazynki do RPK, ja mam ze sobą 6 magazynków do AK. Nie wiem jak stało. Dobra, czyli łącznie ile masz amunicji na strzelców, ile masz amunicji na KM? Ile masz rogu? Na KM-ach mam 700 pocisków razem. Na 2 KM, tak? Na 3. No, na 3 KM. No. Ile masz magazynków? Ja mam 7 ze sobą. Dobra, ale ile ma twoja drużyna magazynków na głowę? No, tylko ja mam AK-7. Aha, na głowę mają po 3 boksy minimum.
Cyberas ma 4. Aha, bo ty masz, tak. A masz same PKśki. No mówię. Tutaj Magda, która grupa zabezpieczała sektory niebieskie? Tutaj 0, sektor niebieski, a 3 utrzymuje dwójka z jedynką, tam się ogarniają. W B4, B5 powinna być już trójka. Ty mam przechodzić już bez Stacha na A4 i A5. No, zrób tak, my go weźmiemy ze sobą. Dobra, Waniok, zbieramy Jasker. Się. Jasker? Na razie jest niemożliwy do przenoszenia. Tiberias, zbieramy się. Przyjął. Jak znajdę AK, to mogę wziąć? No... Teraz to już nie. Dobra. Rowen, zbieramy się, idziemy na zachód, na A4. Tiberias, prowadzisz. Jakie macie ciśnienie? Zachód A4, przyjął. Tam są my, tam jest 0-0, tu trójka, zająłem kościół na B5. Lekkim łukiem obejdę od lewej strony. Czułem dobrą robotę, utrzymuj pozycję. Chyba nas już widać przy zabudowaniach. Mhm, potwierdzam. Dobra, trójka, jesteście celi? Potwierdzam, trójka bez strat. Przyjąłem trójkę, w takim razie odejście Piranie i Kitty Hawka na sektor A3, najbardziej północny budynek W3. Powtórz, Piranie kogo? Tutaj 0 do trójki, trójka, podejście tych dwóch, co ich przyjąłeś na A3, to jest Pirania i Kitty Hawka, na A3. Dobra, to jak to jest, przejdziemy na A5 do chłopaków. Grom, tutaj 0, utrzymuj przy B5 przy kościele, wspieraj trójkę. Przyjął. Magla, tu 0, podaj swoją pozycję. Tutaj Magla, znajdujemy się na obrzeżu A5. Dobra. Czy A6 wygląda na czyste, Magla? Witam, może coś robić. Znaczek, czaszką i pod spodem napisanym, napisem minem. Dobra, Duku, zamień, uważaj. Grom, tutaj 0, powtórz komunikat, nie zrozumiałem. Grom, dwójkę. Wstępnie czysto, idę wzdłuż muru. Dobra, idę za tobą, Tiberias. Całość cisza. Grom, powtórz ostatni komunikat. Podchodzę pod palety. Mamy znak ostrzegający przed minami przed sobą. Przyjąłem, gdzie jesteście? Do ciepło. Dobra, Tiberias, zabezpieczaj mi 3-4-0. Na skrzyżowaniu pomiędzy B5 a B6. Zabezpieczaj mi 2-6-0. Przyjąłem, w takim razie nie jedźcie dalej. Wycofajcie się na skrzyżowanie pomiędzy B5 a C3. To nie na tył. Trójka, powtórz ostatni komunikat. To dwójka z jedynki. Mam wysłać na A3 czy A4? Na A3, powtarzam, A3. Przyjąłem. Magla, tutaj 0, no dawaj. Dobra, panowie, zabezpieczone, można przejść. 02, A5 zabezpieczone. Przyjąłem, ruszaj na A6. Dobra, Tiberia zbieram. Magla tu 0. Nie nadawaj tylko tego komunikatu. Północny zachód, jakieś takie. Dobra. Tutaj Magla, nic nie nadawaliśmy. Tak. Tak. Magla, w takim razie postaram się przepatrzeć obszary B6 i C5. Przyjął. Dobra, Robin, na razie zabezpieczaj. My podejdziemy. Duże wyrwy w płocie, będę wychylał ostrożnie. Dobra, przejmę prawą. To są ostatnie zabudowania w mieście. Tak, słuchaj, to będziemy tu musieli przejść z prawej tego B6. Podchodzę do dziury. Dobra, ja wychylam z dziury. Tu jest A6 i ja bym proponował podejść tutaj na lewo. Patrzę na lewo, uważaj. Zero, zgłoś do grom. No, grom na dawaj. Niech piechota dokończy ten pojazd opancerzony przed nami. Dobra. Tiberias, ty wychylasz. Przyjąłem, kontaktuj się z trójką i go naprawiasz. Raz, dwa, trzy. Czysto. Dobra, do zabudowania. Okej. Nie, czekaj. Snajperzy przy murku po lewej. Tiberias, czekaj. Waniok, ty podbiegaj. Dobra, przyjął, trzymam między tymi kładami. Dwóch naszych po lewej. Na tobie. 0-0, tu trójka, jakie rozkazy? Tutaj... Waniok.
0 do 3, gram coś meldował, że ma jakiś pojazd spancerzony przed sobą, który wcześniej ostrzelał. Chcę, żebyście go dokończyli, także jak możesz się z nim skontaktuj, czy tam do niego zapukaj. Być na skrzyżowaniu pomiędzy B5 a C3 i spytaj się, o co chodzi. Dobra, nasi po lewej chyba kryją dalej tą stąd. Dobra, chodźmy w drugą stronę. Tu grom, nawiązałem kontakt, zaraz będzie czyszczony pojazd. Czułem. Trzymam plecy. A przechodzimy dalej, panowie. Dobra, jest zabezpieczone. Mamy tutaj trzymać pozycję, tak mniej? Tak, na razie wstrzymaj, no. Zająłbym pozycję przy tych kładach, żebym się trzeba usłonić. Iść. Rowen zabezpiecza od kamienia. Dobra. Tutaj zero, co to było? Trójka niszczy pojazd. Zero do dwójka, A6, A5 zabezpieczone, powtarzam, A5 zabezpieczone. Dwójka tutaj zero, przemieść się na A6, zabezpiecz A6. Przyjąłem, wykonuję. Tiberia, zbieramy się na A6 na zachód. Zero to Grom. Grom, korzystając z chwili ciszy, by pojechał się dozbroić. Przyjąłem, wykonaj. Grom przyjął. Tiberia. Zbieramy się na A6. 0-0 to trójka, potwierdza zniszczenie pojazdu. My nie jesteśmy na A6 w tej chwili? Nie, na A5. Mi się wydaje, że to jest A6. A6 już? No tak przylecieliśmy tak szybko? Dobra, to to wstrzymujemy zabezpieczenie na razie. 0 to dwójka, pomyliłem się, jesteśmy na A6. Powtarzam, jesteśmy na A6, pomyliłem się. Przyjąłem w takim razie, utrzymaj pozycję, osłaniaj północ. Dwójka przyjął. Waniuk, chodź ze mną. O, ale ci przeskoczyło. Zabezpiecz sobie północną stronę. Przyjął. Ty, Tiberias, przejmij 3-4-0. 3-4-0 przyjął. Trójka tutaj, zero, jesteście bezpieczni? Potwierdzam, zero kontaktów. Przyjąłem, dalej utrzymujecie kościół? Rowen, ale powtórz? Na kamień. Czy dalej kościół utrzymujecie? Nie masz osłony kompletnej. Dalej trzymamy kościół. Jest w sposób głośno, bo mi wybucha amunicja z tego wysadzonego BRD-ma. Tu się ustaw, prosty i zabezpiecz. Jedynka, tutaj zero, słyszysz na radiu? Stachu, tu ZUS. Nawet jesteś na krótkim. Co Stachu, halo? Dobra, Stachu, daje się jako jedynka z tymi dwoma chłopakami. Jak wchodzisz do P5, to czekasz, aż dym opadnie z tego pojazdu, który wybuchł i przemieszczasz się na B6. Czy ja? Trójka, czy powiesz, czy bycie wsparcia medycznego? Też nie mogę się tutaj przełączyć. Grom przezbrojony, wracamy do akcji. Tu trójka, powtórz komunikat. Trójka, czy potrzebujesz wsparcia medyka? Mamy lekko rannego w nogę, ale nic poważnego. Przyjąłem w takim razie trójka, zabezpiecz C5. Jedynka zabezpiecza B6, dwójka zabezpiecza i dalej A6. Dwójkę przyjąłem, A6 zabezpieczona. Jeden wyruszam. Bardzo ładnie sąd widać na 180. Kurczę, nie wiem, to jest, że nie mogę się przełączyć na wyrzutnię. Jednostkę. Dobra, już daję. Jak będzie najlepiej.
No to ty jest na ziemi. Otwieram, chyba. Spróbuj ty. Otwierają piwo. Piker, weź tam zamiast opakować. Dobra, kurczę. To zielony teraz, bunkier. No dawajcie zielony plan. Działa. O, to dobrze. A umie to się być może poddać. Magla, podaj mi swoją pozycję. Tutaj, Magla, znajdujemy się razem z dwójką w A6. Przemieść się do... Przyjął. Drugie, tak? Dobra, to dawajcie, dawajcie. To jest takie, że przewalam się w tę drogę. Nie ma. Bo on pokazywał, że jest numerek 1. Chyba nie mogę wskazać. Poczekaj. Słuchaj, widzisz. Twoi. Jest to, ja wam pokażę, po pokażę wam palce. To jest jedyny. Tu przeskakujemy, przegrywujemy się. Jak to status? Chłopaki, na razie informacyjnie. Na razie mamy zbierać tutaj obronę, nic więcej. Na razie wstrzymujemy. Przyjął. Pozostałe drużyny gdzie są? No, właśnie chłopaki właśnie przyszli, więc to już z B5 na B6 przyszli. I z C4 na C5. Okej, przyjął. Czyli jesteśmy najbardziej na prawej flance. Mhm, dokładnie. My typowo mamy fajny widok na północy. Jedynkę, podaj mi swoją pozycję. No, nie licząc tego wzgórza tutaj. Do tego... Tu jedynka, jesteśmy w budynku na północy C5. Widoku, ale ujdzie. No, też bym tak chciał. Jest jakaś osłona. Takie rozkazy z góry na razie ma tutaj wstrzymać. Nie wychylałbym się stąd na razie. Jasne, jasne. I tak z dwójki staliśmy się jedynką. I to się drudno wsparcie, bo wszyscy mają tu AR-ki. A, jak coś to mam wyrzutnie i jeden pocisk przeciwpancerny. Dobra, panią, dzięki. Magla, wychyl się troszkę bardziej na północny zachód i przepatrz drogę wychodzącą bezpośrednio północny zachód od B6. Tutaj Magla, przyjął. Grom, przemieść się na skrzyżowanie na zachód od B6. Odsłoniaj Magla. Patrząc na mapę Tiberias, to mamy bardzo chujową pozycję. Znaczy, no to jest pytanie, co by miało nas tutaj podchodzić. Przeciwnik, jeśli piechota by wyszła z za tego wzgórza, to pierwsza fala będzie miała bardzo przejebane z naszych KM-ów. Ale jakby mieli jakiś granatnik czy coś, to troszeczkę ciężko może być tu się schować. Minus jest taki, że wyjdą praktycznie na nas od razu. No. Albo i plus, bo nas nie widać. Wszystko się wyjaśni za chwilę. A, Stachu nie wróci, bo przejął jedynkę, nie? W sensie tam po prostu... Trójka, czy C5 jest czysto? Nasz BRDM cały czas... To trójka, potwierdzam. Tak, BRDM jest ona na zachodzie, od D6 na tym skrzyżowaniu. Okej. A co wtedy wybuchło? Pojazd, drugi BRDM, który nasi zniszczyli. Dobra, trójka, robimy tak. Wychyla się na skrzyżowanie, które jest bezpośrednio przy B6, to jest zachodnia część sektora B6. Odcinasz północny zachód, to droga na północny zachód.
jedynkę, jak już rozdasz amunicję tam przy trójce i szabrujesz co się da, to ustawisz się w sektorze C5, tak żeby osłonić tą drogę odchodzącą na zachód bezpośrednio. Trójka, ty z A6, staraj się taką pozycję znaleźć, żeby tą drogę na północ osłonić, tak żeby ewentualnie odeprzeć kontratak przeciwnika. Grom będzie w centrum przy B6 razem z trójką. Punkt medyczny obecnie znajduje się w B6, to jest bezpośrednio 10 metrów na zachód od kropki B6 budynek. Tam znajdują się medycy. Tam w razie czego idziecie, żeby się leczyć. Dwójka, przyjąłem, zmieniamy pozycję. Dobra panowie, zbieramy się, mamy wyjść na północny zachód na drogę i zabezpieczać północną stronę drogi. Przyjął? Mamy no, przyjął. W sensie ta droga na 100 metrów. Dobra, tak, nie będziemy grać niebieskiego, zielonego oznaczenia na mapie. Jesteśmy zajęci utrzymać pozycję. Zbieramy się, chodź. Dobra, Fabiak. Tutaj zero do grom. Mieliśmy zająć się utrzymać miejscowość, teraz się przygotowujemy do utrzymania. Idę, będę szedł wzdłuż granicy. Ale najlepiej idźmy linią, żeby mieć całą ogląd. Będzie przejmij prawą. Przyjął. Rowan przejmij lewą w razie czego. A, to wiatą dawajcie, czekam na badzie. Magla. Tutaj Magla, zgłaszam. Powoli, panowie, powoli. Magla, staraj się dojść do tego zielonego punktu zbiornego, który został wyznaczony. Zobacz, jest tam coś ciekawego. Jak nie, to cofnij się do B6. O którym zielonym punkcie mówisz? Masz na myśli ten duży prosekąd? Potwierdzam. Dobra, jak dojdziemy do drogi i szukamy jakiegoś fajnego lasku czy czegokolwiek do osłony i chronimy północ. Wyniok przejmij prawą bardziej. Dobra, dzięki. Zaraz pokażę palce na mapie. Dobra panowie, wyszliśmy na drogę. Droga. Churwa, to nie ma żadnych fajnych osłon. Dobra, lekka zmiana planów dla trójki. Trójka zgłoś. Trójka, masz na myśli Houdini? Trójkę mam na myśli Badzia. 3-3-3. Dobra panowie, idziemy dalej. Zabezpieczamy panowie, co jest ten lasek na 0 do 3. Trzecia drużyna zgłoś. 0-0-3. Trójka, przemieść się na wzgórze 3-3-5 na południe od C5. Dostrzegliśmy tam jakieś małe zabudowania, czy zabudowanie. Bunkier przeciwnika możliwe, że jeszcze jest obsadzony. Przejść tam z granatem, wyczyść i utrzymaj tam tą pozycję. Dobrze, przyjąłem. Jedynka, utrzymaj pozycję, grom, również pozycja tam przy B6, odcinaj tą drogę na północny zachód. Dobra. Iść w głąb. Zatrzymujemy się tak, żeby mieć wgląd na całą drogę. W międzyczasie jedynka, podajcie mi sas. Ja przygotowuję. Dobra, znaleźć miejsce na wgląd na całą północ i zabezpieczyć. Rozstawić się ładnie. Tiberias, jakbyś mógł to zabezpieczyć, jak będzie znajdziesz pozycję, to 070. Przy tamtych choinkach? Nie, masz osłaniać tą pozycję. Okej, dobra. Rowen, znajdź te drzewko tam i zabezpieczaj 340-350. A ty, Waniok, pilnuj typowo drogę. Przyjął.
0 to 2, przyszliśmy na północ, jesteśmy w kwadracie 093908 w Lasku, kryjemy całą drogę na północ. Przyjąłem, dobra robota, otrzymujcie tę pozycję, zaraz do was przyślę jedną osobę z magazynkiem do PK. Przyjąłem. Zero, zero to trójka, jesteśmy na wzgórzu 335, ale jeszcze nie w pełnym składem, ponieważ się chłopaki pogubili troszeczkę w mieście. Przyjąłem, to teraz jak najszybciej schodzić w ten bunkier. Bunkier już jest sprawdzony. No, przyjąłem, w takim razie utrzymuj pozycję. Rwen, jak się obracasz, to chociaż sobą głową, nie całym ciałem, bo tracisz azymut. Nie chcę, żeby nas coś zaskoczyło. Ja panowie będę chronił pleców, jakby coś. Dwójka, tutaj zero, podchodzę po twoje pozycje z południa. Potwierdzam, widzę was. Panowie uważajcie, podchodzą do nas od drogi od południa nasi. Przyjął. Waniok, weź się połóż i rozstaw, będziecie wygodniej. Przyjął. Tylko takie istnieje liczy. To wystaw się tam. To co, zero, czy ktoś jeszcze widzi takie białe flary nad miejscowością? Czy dym? Dwójka, potwierdzam. Oblak do tu zero, czy ktoś od nas puścił biały dym, czy to przeciwnik? Tu jedynka, to nie my. Zostaw z naszej pozycji to właśnie ten granatnik poleci. O! Widzę kolejny dym. Z tego miejsca dokładnie. Ale tu nic nie strzela. Nie ma. Widzisz? Wrzuciłem ci taśmę jedną do plecaka. No dobra, dobra. Ale to trzymaj się pozycję tutaj. Widzisz? Właśnie lecie tu z dym. Widzę. A od nas nic nie strzela, bo nikt nie ma. A co mówisz? Mówię, że nikt nie ma u nas dymu takiego. No wiem, rozumiem. Dobra, chodź. Jakiś amator granatnik podaj, bro. A, Darkan, chodź, wracamy. Trójka, tu zero, czy ktoś od was puścił dym może? Potwierdzam, na 200 od naszej pozycji, od bunkra jest jakieś dymy, rzuciliśmy. Przyjąłem, dobra, to w takim razie... Okej, okay. Dobra, to oblak tu zero. Będziemy w takim razie już to okopować jakoś mocniej, czekamy może na jakieś posiłki. Także zjeść, napić się, okopać delikatnie, jakieś tam zasłony nad głową znaleźć. I kończymy. Dobra panowie, możemy się okopać, możemy zastawić ładne barykady. Zabezpieczamy to miejsce. Przyjął. Przyjął.